Cześć, z tej strony Gamer. W tym odcinku wam opowiem, co mam zainstalowane na moim telefonie na Samsungu Galaxy A5 2017. Zapraszam do oglądania. Tu jest wszystko w oryginale. Adblocki mam dwa zainstalowane, żeby mi reklamy blokowało w przeglądarce internetowej. To było w oryginale, aplikacje firmy Microsoft. Wszystko to było WordScape, to. Google, tutaj tylko instalowałem tłumacz i wiadomości, resztę to wiadomo, Chrome to przeglądarkę. Google Earth to tam ziemia, wszystko tutaj. Samsung, tutaj instalowałem ArtCanvas do rysowania, czytnik, żeby mógł te kody takie odczytywać. Tu e-mail, tu. Samsung Gear 360. To jest taka do kamery, takie 360 stopni. Ten obrót. Nie ma taką kamerę w domu. I Samsung Gear, czyli do smartwatcha. Mam smartwatch, tylko go nie używam, noszę normalny zegarek. To co robiłem, AM, PM. Bo ja nie lubię smartwatch nosić, ale kiedy tylko raz nosiłem, ale to w wakacje rok temu. Ale nie chciałem go. Sync to jest do tego, żeby na telefon się wyświetlał na komputerze. A, jeszcze do zegarka, bo mam Samsung Galaxy, mam Samsung Gear S3. Tak, Samsung Gear S3 mam smartwatcha takiego. Sync to jest do, żeby się wyświetlał telefon na komputerze. Smart Switch, żeby ze starego telefonu do nowego przerzucić. Sound Assistant to jest to, co taka ikonka lata. Tutaj głośność, tutaj macie pokręt takie różne te, żeby jakoś dźwięku zmieniać. I Soundcard to są instrumenty. Ampere. Tutaj się wyświetla status ładowanie, bo to się ładuje. Wszystko się o baterii, o telefonie wyświetla. Tutaj aparat, a ze screen recorder to do nagrywania, Bitmoji, to instalowałem do Snapchata, żebym mógł zmienić zdjęcie, Clean Master do oczyszczania telefonu, CPU Z, tutaj też o telefonie wszystko, o procesorze, o baterii, dzienniczek plus to oceny ze szkoły, Facebook, FIFA to o meczach, Fortnite Dance Emoji, czyli tutaj są tańce różne z Fortnite'a, z tej gry, Graxy Battle Lights. To, tutaj możecie zmienić podświetlenie tych klawiszy dotykowych. Galeria Game Launch, zobaczcie jakie mam gry. Tutaj macie wszystkie Angry Birds. Zobaczcie. To tak, PUBG Mobile. Zobaczcie takie rzeczy. Candy Crush Saga, Pou. No to rzeczy tak. To Go Plus for Samsung, też o meczach. Here We Go to nawigacja. Instagram. Wejdę w Instagrama. Jak macie Instagrama, to weźcie mnie tu. Obserwujcie. Wpiszcie Sean Grzatka 06. I tutaj wam wy wpisujecie. To i mnie obserwujcie. I tu IPLA. Kalendarz. To co miałem. LinkedIn to było w oryginale, nie ma na tym konta. Mapa turystyczna, Messenger, Mobizy Live do live'ów, Musical.ly, OLX, ORG 2018, tutaj są instrumenty, taki keyboard normalny, Phone Info, tutaj wszystko o telefonie jest. Co tutaj jest, no to zobaczę, wszystko jest, gdzie co. Pits Art, tutaj zdjęcia przerabiacie, Play to od karty, Play 24 to też od Play'a z sieci mojej, tu pokazuję ile mam na koncie pieniędzy i tak dalej. Player, to radio, Smart Things, to jest aplikacja, to w oryginale ona była, Snapchat, też mnie obserwujcie na Snapchacie, pokażę wam na Snapchacie. Się nazywam Seagrz 6, Seagrzątko. Wpisujecie i też mnie tutaj dodajcie. Dobra, tu speed test, Spotify, to do muzyki, speed test do internetu, sprawdzaj szybkości. Tu TVP Wood do kanałów, TVP wszystkich, Uka to do Instagrama. Ustawiam webhop, to jest do internetu, mi to nawet nie jest potrzebne, bo i tak mam internet. W telefonie, LTE, WhatsApp. To też mnie możecie tutaj dodać. Tutaj czekajcie. Pokażę wam. Wpisujecie gamer.
No i też był tutaj. Nie no, WP Poczta tu poczta, X.com. Tutaj też taki jest sklep z elektroniką, takimi rzeczami. YouTube i YouTube Studio to. Tutaj pokazuje, ile macie subskrypcji, ile filmów. I to znaczy, jeśli film się spodobał, to dajcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.